piszemy książkę o Radomiu, w zasadzie o ludziach Radomia, o uczestnikach zajść 76 roku, z tym, że z takim spojrzeniem na współczesność, co ci bohaterowie tamtych wydarzeń, jak ułożyli sobie życie. Czyli interesuje nas to później. Interesuje nas współczesność, czyli spojrzenie takie reporterskie na dawnych bohaterów. Biorą w tym udział amatorzy, półamatorzy. No i ja mam niby mieć, nie niby, a tak naprawdę mam nad tym taką pieczę merytoryczną. Jesteśmy przed ostatnimi zajęciami i zawsze te ostatnie zajęcia są i najdłuższe, i najtrudniejsze, i najbardziej dramatyczne. No jak to w redakcji, no pewnie będą jakieś awantury, no tak, tego się spodziewam, ale też bardzo się na te awantury cieszę. Zawsze jesteś skazany na, jako reporter jesteś skazany na improwizację, na bałagan, na sraczkę myślową. O tym sobie sporo gadaliśmy i w ten sposób jakby powstaje też nasza książka, bo mamy tutaj mnóstwo bałaganu. Ostatni tekst, który dostałem do naszej książki, spadł dzisiaj do mojego komputera o 2:34 w nocy. Widzę tak nie nowocześnie, nie cyfrowo, ale ta książka jest i cyfrowa, a tu jest ona w formie papierowej. Nawet jeszcze nie, bo tutaj jeszcze coś będzie trzeba dołożyć. Tak ona na razie wygląda. Dzisiaj będziemy kończyć wszystko, to znaczy będziemy robić układ, będziemy wymyślać tytuł, którego nie mamy. Z tytułami bardzo często bywa tak, że jest z tym spory kłopot. To jest bardzo inspirujące i bardzo, bardzo twórcze, takie wspólne ustalanie szczegółów, detali.